że udało nam się połączyć. Ja muszę się umieścić trochę wyżej. Jakąś poduszkę miałbym sobie, żeby tak się, wszyscy się wysoko, a ja tam taki, poczekać. Dobrze. Uff, złośliwość rzeczy martwych, Juraj. Wyobraź sobie, że próbowaliśmy to godzinę temu ze Staną, łączyliśmy się, wszystko działało. Teraz nagle. O, także. Ale teraz się słyszymy, także już jest okej, okay, tak? No fajnie. To znaczy, że ze Stanem jesteście dograni, natomiast jak się włączą osoby trzecie, już coś przestaje działać. Dobrze, słuchajcie. Cieszę się, że zgodziliście się na tę rozmowę z okazji 25-lecia monitora. Chcę, żebyśmy wspólnie powspominali początki powstania właśnie tego naszego czasopisma. Dlatego tak ważni goście jak wy, czyli Ryszard Zwiewka, tłumacz i założyciel Klubu Polskiego na Słowacji, oraz Juraj Marusiak, politolog, historyk, ale jednocześnie syn Danuty Marusiakowej, czyli pierwszej redaktor naczelnej Monitora Polonijnego i jednocześnie też pomysłodawczyni tego projektu, jak dobrze rozumiem, prawda? Tak, tak, tak. Oczywiście. Dobrze, posłuchajcie, mam takie pytanie, żebyśmy się trochę przenieśli w czasie tych 25 lat wstecz, więc przygotowałam sobie takie krótkie notatki dotyczące tego, jak wyglądał świat 25 lat temu. Kilka haseł, a was potem poproszę o rozwinięcie tego, jak wy to odbieraliście. Więc 25 lat temu, wyobraźcie sobie, a może nie wyobraźcie sobie, ale na pewno to pamiętacie, ale sobie odświeżymy. 25 lat temu w Polsce przeprowadzono denominację złotego. 10 tysięcy złotych zastąpiła jedna złotówka. Poza tym Austria, Finlandia i Szwecja stały się członkami Unii Europejskiej. Rozpoczął swoją działalność portal internetowy Yahoo. A w listopadzie wybory prezydenckie wygrał Aleksander Kwaśniewski i od grudnia zastąpił w fotelu prezydenckim Lecha Wałęsę. Tyle tak w bardzo skrótowym, hasłowym podsumowaniu tego, co przygotowałam, żeby tak sobie przypomnieć ten 95 rok. A was teraz w kolejności takiej może, Juraj, jako historyk, żeby nam przypomniał, jaka była Słowacja w tamtym czasie. Bo ja naprawdę się zdziwiłam, że portal internetowy Yahoo, ja wtedy jeszcze nawet nie miałam komputera. Jaki był świat na Słowacji w 95 roku? No w 95 roku Słowacja była w okresie drugiego, znaczy nie drugiego, ale już trzeciego rządu Meciara, kiedy to właśnie znajdowało się na krawędzi międzynarodowej izolacji, już po tak zwanej nocy długich noży w 1994 roku. Właśnie w 1995 rok jest okresem konsolidacji władzy ówczesnej koalicji rządzącej Meciara i dwóch mniejszych politycznych partii, Słowackiej Partii Narodowej i Zrzeszenia Robotników Słowacji. Słowacja właśnie zaczęła nabierać kształt, można powiedzieć, państwa rządzonego w sposób autorytarny. Jednak całe szczęście, że odbywało się to właśnie w tym okresie, bo gdyby to było teraz, to już nie byłoby sąsiadów, którzy by pomagali w pewnym sensie Słowacji właśnie utrzymywać kontakt z Zachodem i przełamywać tą barierę izolacyjną, tak jak w tym czasie Polska mimo wszystko miała bardzo dobre imię na Zachodzie, nie mówiąc też o Węgrzech.
I może co było jednym z najważniejszych wydarzeń 1995 roku na Słowacji, o ile pamiętam, było to właśnie porwanie syna prezydenta Michała Kovacsa, też w ramach walki politycznej, walki premiera przeciwko opozycji, ale też i przeciwko byłemu swojemu kolegowi z Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji, Michałowi Kovacsowi, który był w tym czasie prezydentem Republiki Słowackiej. To porwanie odbyło się, ja pamiętam, początkiem września. No i właśnie to było coś, co zostało najbardziej zapamiętane właśnie z tego roku. Oczywiście toczyły się różne mniejsze konflikty w społeczeństwie słowackim, ale to było chyba to najważniejsze. Okej, dobrze. To Rysiu, powiedz nam, jaką pozycję, na jakim etapie była słowacka Polonia wtedy? 1995 rok, czyli to już było w zasadzie po zarejestrowaniu Klubu Polskiego, no i chyba byliśmy w momencie wychodzenia monitora polonijnego, bo wiązało się to oczywiście z kilkoma latami naszego wysiłku. To był wysiłek nie tylko nas, ale również pracowników Instytutu Polskiego i Ambasady Polskiej. A oprócz tego mieliśmy bardzo szerokie kontakty wtedy, ja nawiązałem takie szerokie kontakty z Polonią czeską. Może nie z Polonią, bo oni nie lubią być nazywani Polonią, rzeczywiście nie są Polonią, ponieważ są to autochtoni Polacy mieszkający na tych ziemiach od stuleci. Także oni wydawali swój dziennik, także ja się z nimi spotykałem i się dowiadywałem, jak to zrobić i co należy zrobić, żeby jakaś nasza taka gazeta zaczęła wychodzić. Czy to będzie miesięcznik, czy tygodnik, czy dziennik, nie wiadomo jeszcze było jak to zrobimy, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że to zrobimy właśnie w taki sposób, że to będzie miesięcznik. No, ale Polonia była zorganizowana wtedy, jeszcze pełna entuzjazmu, jeszcze nie było młodych, nowych mieszkańców Polski przyjeżdżających tutaj do pracy. To była ta stara Polonia, która tutaj od wielu, wielu lat siedziała, zasiedziała się w Bratysławie i nie tylko w Bratysławie, bo po całej Polsce była rozrzucona. No i myśleliśmy sobie, żeby do nich dotrzeć i mieć jakikolwiek kontakt, ponieważ te wszystkie kontakty internetowe wtedy nie istniały. To jedyna możliwość dotarcia do tych ludzi właśnie poprzez wydawanie monitora polonijnego. Czy to będzie monitor polonijny, albo jak byśmy to nazwali, to jeszcze nie wiem, to byśmy nie wiedzieli wtedy, no ale Danka Maruszakowa zaproponowała, że to będzie monitor polonijny, tak myśmy się zgodzili, dlatego że innej propozycji nie było, no a to taka była neutralna, monitor, krążownik, statek rzeczny, informator i tak dalej, coś tam pływającego, także nie mieliśmy nic przeciwko temu, także ten monitor polonijny powstał. No, Danka Maruszakowa była pierwszą redaktorem naczelnym. Była, jak to poznanianka, bardzo odpowiedzialna i podeszła do tego tak odpowiedzialnie, że myśmy się wszyscy jej bali, a wszystkie te nasze artykuły, które tam żeśmy nas posyłali, to rzeczywiście były opracowane jak najlepiej z naszej strony, bo Danka nie szczędziła krytyką, chociaż robiła to w sposób bardzo dystyngowany i szlachetny i była bardzo w stosunku do nas wyrozumiała, do nas piszących. Także to było bardzo fajne, przyjemne i tak dalej, i tak dalej. No a to były takie początki, ale ty się pytałaś jeszcze, jeśli ja mogę, bo nie wiem, czy za dużo nie mówię, ale ta denominacja polskiego złotego, mnie to w zasadzie to nie dotyczyło, do Polski jeździłem wtedy mało. Raz w roku, także czy to było 10 tysięcy albo jedna złotówka, to tych pieniędzy było... Tak, Rysiu, ale być może, że to pokazuje też trochę naszym obecnym czytelnikom, jakie to były czasy, bo być może, że ci nasi obecni czytelnicy to dobrze pamiętają jeszcze z Polski. Ja sama jeszcze wtedy mieszkałam w Polsce, kiedy wprowadzono denominację złotego, więc myślę, że jest nas więcej, którzy to pamiętamy i że
To jest takim tłem dla tych wydarzeń, które towarzyszyły wam tu na Słowacji. Tak, Gosia, oczywiście, ale ty wybrałaś mnie takiego Matuzalema, żebym ja powiedział, jakie są moje reakcje, jak ja to widzę. Ja ci powiedziałem, jak ja to widzę. Was to może dotyczyło w Polsce bardziej niż nas, bo raz w roku, jak żeśmy jechali, czy był banknot półmilionowy, albo 500 złotowy, albo 50 złotowy, to było zupełnie jedno, bo to była taka sama wielkość tego banknotu. Okay. No, na przykład dla nas, powiedziałbym, też bardzo mało jeździliśmy w tym okresie do Polski, prawie w ogóle. Ja kiedy rozpocząłem właśnie częściej jeździć do Polski, to było może bardziej związane już potem z moją pracą, którą jednak rozpocząłem w Akademii Nauk dopiero w 1996 roku, więc ja na przykład nie pamiętam ten okres polskiej hiperinflacji z własnych doświadczeń. Byłem ostatni raz w Polsce gdzieś w 1985 roku, więc był to całkowicie inny kraj. Jednak oczywiście była okazja, by miałem to możliwość śledzić to przez polską prasę, polskie radio, co się w tym kraju dzieje, jak bardzo szybko się Polska zmienia. I było to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie i ta dynamika rozwoju wydarzeń w Polsce była znacznie inna, znacznie się różniła od Słowacji. Dobrze, ale tutaj dzisiaj bohaterem jest monitor polonijny, więc teraz będę do brzegu tego drugiego, więc poproszę Was o Wasze wspomnienia dotyczące monitora właśnie i waszego zaangażowania. Ryszard trochę już powiedział na temat swojego zaangażowania, jak to wyglądało, kiedy powstał pomysł wydawania czasopisma. Juraj, ty to widziałeś się z trochę z innej pozycji, mianowicie człowieka, który mieszkał razem z pierwszą redaktor naczelną, no bo jesteś jej synem. Jak to wyglądało? No, w sumie tak, dokładnie. No, ja tak oczywiście widziałem to naprawdę tak od kuchni, byłem przy wszystkich tych procesach przygotowywania czasopisma, oczywiście nie bezpośrednio przy rozmowach, bo sam nie byłem bezpośrednio do tego zaangażowany, ale oczywiście rozmawialiśmy o tym w domu, wymienialiśmy doświadczenia, co tam powinno być. Mama bardzo skrupulatnie siedziała całe wieczorami, przygotowywała właśnie strukturę czasopisma, to jak ono powinno, jak powinno wyglądać, nawet jak powinny poszczególne strony wyglądać, co powinno być właśnie w nagłówku czasopisma. Zwłaszcza na przykład ja bym właśnie pytałem wtedy mamy, że dlaczego właśnie wybrała taką nazwę i ona mówiła właśnie, nawiązuje na to jedno z pierwszych polskojęzycznych czasopism drukowanych jeszcze w wieku XVIII przez Ignacego Krasickiego, założony przez Adama Czartoryskiego i Ignacego Krasickiego i przy wsparciu z króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Więc że to czasopismo się w taki sposób powoływało na polską tradycję historyczną i właśnie tam ta nazwa monitor i używa się do dzisiaj, na przykład monitor polski jest pewnym wydawnictwem podobnym do Dziennika Ustawy, więc tam pojawiają się urzędowe dokumenty do dnia dzisiejszego, więc jest to i o monitorowaniu, jest to nawiązywanie do tej tradycji historycznej dziennikarstwa polskiego. I to był też jeden właśnie z takich powodów, ale od samego początku było to dążenie, żeby to czasopismo było takim mostem między Polską i Słowacją, żeby
właśnie pojawiały się tam teksty nie tylko w języku polskim, ale też i w języku słowackim, żeby na przykład ci ludzie, którzy tutaj mieszkają już w następnych pokoleniach, mieli zainteresowanie właśnie, czy byli zainteresowani właśnie współpracą, czy czytaniem właśnie tego czasopisma. I no, powiedziałbym, że jest to właśnie sukces, że takie czasopismo przetrwało właśnie tyle lat. Mamy tutaj mniejszości narodowe, które borykają się z większymi problemami przy wydawaniu własnych periodyków. Są to na przykład Rusini, Ukraińcy, czy też Romowie są mniejszości, których przodkowie żyją tutaj na Słowacji przez naprawdę stulecia. I są to mniejszości, powiedzmy, terytorialne w odróżnieniu od mniejszości polskiej, która jest mniejszością diasporyczną, rozproszoną, ale na przykład nie są w stanie utrzymywać swoich periodyków, swoje czasopisma i też może ze względu na brak czytelników, co jednak nie jest kwestią monitora polonijnego. I jak ostatnio coś szukałem w Wikipedii, nawet znalazłem, że na Wikipedii, polskiej Wikipedii się cytują niektóre artykuły właśnie z monitora polonijnego. Fajnie. Dziękujemy za wieści. Rysiu, czy i w jaki sposób monitor polonijny zmienił twoje, wasze życie wtedy, teraz? No, Gosia, to jest trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź, ponieważ no jak zmienił? Wiesz, no trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, jak mi zmienił. Nareszcie miałem możliwość dotarcia albo czytać teksty mówiące o nas o Polonii, ponieważ dostęp do języka polskiego pisanego miałem w Instytucie Polskim, do języka mówionego miałem w polskim radio. Nie w telewizji, ale w polskim radio. Ale ja żyłem na co dzień z językiem polskim, natomiast brakowało mi tych informacji dotyczących tego, co się dzieje u nas, co się dzieje z Polonią. Chociaż ja nawiązywałem te kontakty z Żyliną, i z Martinem, i z Koszycami. Wiedziałem, że tam są, znałem tych ludzi, którzy stali na początku działalności klubów polskich albo ich oddziałów w tych miastach. Nie mogę tutaj nie wspomnieć również o Dubnicy nad Wagiem. Oczywiście wszystko wiedziałem, co się tam dzieje, ale tutaj mogłem co miesiąc przeczytać sobie właśnie w monitorze polonijnym informacje, co tam rzeczywiście się dzieje. Byłem pełen uznania, że tam jest naprawdę, naprawdę takie bogate życie polonijne, o którym warto pisać i że w tym życiu polonijnym bierze bardzo duża ilość Polaków mieszkających tam albo Słowaków mających korzenie polskie, albo też Słowaków mających bardzo blisko do kultury polskiej i do historii polskiej, w ogóle do polskości. I to jest bardzo, to było bardzo ciekawe, ale czy to mi zmieniło życie? Chyba nie, tylko rozszerzyło moje horyzonty. Dobrze, okej. Okay. Juraj, a czy ty pamiętasz, chcesz reagować? No trochę bym może zareagował, bo moim zdaniem właśnie ta jakaś samoorganizacja, stworzenie w prawdziwym sensie tego słowa Polonii na Słowacji, to właśnie nie tylko, że zapoczątkowała demokratyzacja życia publicznego po 1989 roku, bo wcześniej przecież nie istniały na Słowacji organizacje polonijne czy organizacje zrzeszające są właśnie tą wspólnotę polską mieszkającą na Słowacji. Co innego były Czechy, ale to też dozwolona działalność, PZK miało dozwoloną działalność tylko na Śląsku Cieszyńskim, czy po polsku też w terminologii polskiej na Zaolziu, ale że właśnie może bez tego monitora polonijnego, który właśnie przedstawiał właśnie taki łącznik, informator w taką platformę komunikacyjną, to chyba w taki sposób życie właśnie tego środowiska polonijnego na Słowacji
by się nie mogło rozwinąć, bowiem właśnie nie byłyby może te poszczególne grupki entuzjastów polonijnych, nie mieliby sposobu, jak się porozumieć. Także monitor odegrał właśnie przy w ogóle takim kształtowaniu mniejszości polskiej na Słowacji, moim zdaniem, istotną i taką zasadniczą rolę. Dzięki. Rysiu, bo wspominałeś, że pisaliście artykuły. Tego od was wymagała pierwsza redaktor naczelna. Rozumiem, że również ty. Pamiętasz, jaki był twój pierwszy artykuł w Monitorze Polonijnym? Czego dotyczył? Nie pamiętam. Juraj, a ty? Nie wiem, czy to był artykuł, ale nie pamiętam, czy to był artykuł, czy to było jakieś słowo wstępne. Ja nie, naprawdę nie pamiętam. Wiem, że był taki jeden duży artykuł o mojej pielgrzymce do Ziemi Świętej, to wtedy wiem, że to tam na dwóch albo trzech stronach się to pokazało. O tym pamiętam, bo dużo wysiłków to włożyłem, żeby to jakoś opisać. Także ja nie jestem człowiek piszący, także mam trudności z pisaniem, także dla mnie to był naprawdę duży wysiłek. Juraj, a ty? Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, o czym pisałem. Może chyba nie pisałem nawet do pierwszych numerów czasopisma. Pisałem, może to dotyczyło na przykład, odbywały się takie targi turystyczne w Bratysławie i to mnie tam mama wysyłała, że to odbywało się na placu wystaw rynków w Inchebie i żeby co roku sprawdzać, czy jak jest zainteresowanie Słowaków i słowackich biur podróży turystyką w samej Polsce. To roku były te artykuły mniej więcej te same, no bo jeżeli jest tego mało i ciągle się właśnie ta oferta powtarzała, to co innego człowiek może napisać, tylko zrecyklować to, co się pisało w poprzednim roku. No więc był taki okres, że największe zainteresowanie wywoływały, powiedzmy, targi w miastach pogranicznych, przygranicznych, takie jak na przykład w Nowym Targu. Tam organizowały się takie masowe wycieczki turystów ze Słowacji. I może do dnia dzisiejszego jeszcze właśnie te targi są atrakcyjne dla Słowaków, a z takich powiedzmy krajoznawczych wycieczek, to najbardziej organizowano wtedy Kraków i Wadowice. Dzisiaj może dołączył do tego Oświęcim, ale nadal jeszcze właśnie dla sporo Słowaków północna granica Polski przebiega gdzieś za Krakowem. Nie za bardzo znają właśnie inne miejscowości Polski, ale to było, a i do dnia dzisiejszego jest powiązane raczej z mentalnością większości Słowaków, którzy bardziej są zaciekawieni takim pasywnym wypoczynkiem gdzieś nad morzem i oczywiście nad morzem ciepłym, więc Morze Bałtyckie nie jest może najlepsze dla takiego wypoczynku. I także właśnie ta Polska nie jest tą destynacją taką najbardziej popularną dla Słowaków. Może będzie się to w związku z ociepleniem globalnym zmieniało. No i potem co pisałem różne artykuły, bardziej takie powiedziałbym charakteru historycznego. Pisałem na przykład, miałem taki w 1996 roku serial dotyczący Polskie służby kurierskie w okresie II wojny światowej, która przerzucała informacje, ale też i ludzi z Polski okupowanej przez wojska hitlerowskie, częściowo też przez z terenów okupacji sowieckiej na Węgry, a właśnie z terenu generalnego gubernatorstwa, właśnie kurierzy przechodzili przez
Tatry, ale nie tylko przez Tatry, ale i przez Tatry Zachodnie, czy wschodniosłowackie Beskidy na Węgry przez terytorium Słowacji, więc jest to kwestia, która dotyczyła również Słowacji. To wyprowokowało mnie też do pewnych kwerendy archiwalnej na Ministerstwie Obrony i tak dalej, że właśnie jak ta służba kurierska na Słowacji działała. Pisałem też artykułek taki o udziale Polaków w Słowackim Powstaniu Narodowym, na przykład takie porównania powstania warszawskiego ze Słowackim Powstaniem Narodowym, więc bardziej moje artykuły bardziej dotyczyły potem współczesnej historii Słowacji i w kontekście. Okay. I tak jest. I tu trzeba powiedzieć, że Juraj Artukowicz zawsze czytałem z wielkim zaciekawieniem, ponieważ naprawdę były dziękuję za komplement. I to było wiadomo, że to było przygotowane na takich podstawach i był to doskonały warsztat historyczny. Także Juraj, ja ci dziękuję za te artykuły, naprawdę były rozszerzające nasze widzenie. Dziękuję, te artykuły potem częściowo zdołałem przekształcić i do artykułów naukowych, które zostały właśnie, wykorzystałem ich właśnie w swojej pracy. Także było to, już myślałem właśnie przy ich pisaniu, myślałem i o tym, żeby ich potem opublikować w naukowym wydawnictwie. Mm-hmm. Czyli monitor był też jakby takim impulsem do tego, do twoich prac naukowych. To się cieszę. Tak, 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 oczywiście. Dobrze, to Rysiu, jeszcze powiedz może, czy jest jakiś artykuł albo więcej takich artykułów na przestrzeni tych 25 lat, oprócz tych, o których teraz rozmawialiśmy, Juraja, autorstwa, jakieś inne, które ci zapadły w pamięć? Jest coś takiego, co pamiętasz, że wow, nie wiedziałem na przykład, albo fajnie, że to o tym się dowiedziałem. Gosia, może tej odpowiedzi nie czekasz, nie oczekujesz, jaką ja teraz ci powiem, bo ta moja odpowiedź jest jednoznaczna, że w sposób fizyczny odczuwam obecność każdego jednego numeru, ponieważ na ostatniej stronie są przepisy kulinarne. A Gabi, moja szanowna małżonka, kochana, zresztą w dodatku, zawsze wypróbuje ten przepis i ja jestem co miesiąc konfrontowany właśnie z tym, co ona zrobiła na podstawie tego przepisu. Także to są te artykuły, które mają na mnie wielki wpływ. Wiesz? Także to jest to. To też bardzo ważna część naszej kultury. Tylko na to czeka. Zaczyna czytanie lektury od ostatniej strony i od razu rzuca się do kuchni i gotuje. Cieszy mnie to. Dobrze, to dobrze, że powstała ta rubryka. Czy jest jeszcze bardzo jakaś dobrze ulubiona w waszym domu, czy tylko kulinarna? Wspólna rubryka to jest właśnie ta rubryka kulinarna. Jeszcze mam barsz, który ostatnio został przygotowany w piątek chyba. No także jeszcze mamy ostatnie dwie porcje barszczyku, także cieszymy się bardzo. No a i pozostałe artykuły, ja to czytam nie od deski do deski, bo niektóre artykuły mnie nie interesują. Wiesz, także to z pewnym dystansem do tego podchodzę, no ale są rzeczy, które mnie interesują, na przykład życia klubów polskich albo oddziałów klubów polskich w poszczególnych miastach. To zawsze z ciekawością przeczytam, co się tam dzieje. Okej. Okay. Juraj, czego byś życzył monitorowi z okazji? Życzyłbym monitorowi, żeby utrzymał i w następnych latach, i w następnych dziesięcioleciach współczesny obecny poziom, na jakim jest wydawany. Można powiedzieć, że i bardzo różni ludzie sobie mogą znaleźć tam coś, co ich zainteresuje, więc jest to bardzo ważne, że coś takiego istnieje, że jest to czasopismo, które może zainteresować podobno i czytelników w samej
Polsce. Bardzo ważna jest na przykład też ta rubryka kulinarna, mimo że oczywiście może to wywoływać wrażenie, że jest to takie trochę bulwar, ale polska kuchnia nie jest do końca znana na Słowacji. No i ja się obecnie też uczę gotować i niektóre recepty, które nawet mieliśmy w domu, uczę właśnie z monitora polonijnego, także to jest też ważne i ważne dla mnie na przykład i mojej żonie, która nie jest z Polski, nie jest ze Słowacji, spodobał się na przykład polski barszcz, więc przynajmniej raz w miesiąc gotujemy w domu barszcz. Także i to jest też możliwe dzięki właśnie temu, że można znaleźć jej różne recepty właśnie na stronach monitora polonijnego. Dziękuję. I już tak króciutko, bo zaraz się kończy nam nasza sesja na Zoomie. Rysiu, ty czego byś życzył? No proszę, ja przez tych 25 lat obserwowałem monitor polonijny i widziałem, jak on się bardzo zmienia. To znaczy, na początku było to coś, co nas wznosiło do góry i utrzymywało nas w jakiejś takiej kondycji. Potem żeśmy się do tego przyzwyczaili i traktujemy teraz ten monitor jako coś zupełnie naturalnego, co przychodzi co miesiąc i jest w naszym domu. A czego bym rzucił? Czytelników. Dużo więcej czytelników, żeby czytelnicy się znajdywali, żeby znajdywali również w tym monitorze polonijnym swoje treści, swoje artykuły, z którymi się zgadzają. Ja bardzo sobie cenię to, co wszystko wy robicie, co Gosia, ty robisz, a co robiły również poprzednie panie redaktor naczelne, czyli uważam, że tak trzymać. Dziękuję, dziękujemy. Widzimy się przy kolejnych uroczystościach. Mam nadzieję, że już twarzą w twarz. Ten rocznik jest szczególny, ten jubileusz jest szczególny w cieniu pandemii, no ale cóż, takie czasy. Dziękuję wam, że chociaż tak się mogliśmy zobaczyć i w ten sposób porozmawiać. Dziękuję bardzo, Gosiu, dziękuję bardzo, Juraj. Dzięki. Dziękuję również za taką bardzo fajną rozmowę i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do współpracy i oczywiście dziękuję zespołowi, kolegom z słowackiej Polonii za te lata, które spędzili z moją mamą i właśnie dla mojej mamy to było naprawdę taki zawodowy restart, gdy wytrzymała właśnie przy monitorze od odejścia na emeryturę prawie do swojej śmierci właśnie działała czy jako redaktor naczelny, czy redaktor pisma. No i jestem więc właśnie temu towarzystwu za to wszystko, za te lata, które spędziliśmy mniej więcej razem, bardzo wdzięczny. Dziękuję. Do zobaczenia, panowie. Kończę, bo kończy nam się czas. Dzięki. Na razie. Dziękuję. Na razie. Cześć.